Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Sponsorem jest sklep RW Hand, militaria, autor, myślistwo. Cześć, Daszbur, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś pożegnanie. Dziś pożegnanie z marką Pulsar. Ale spokojnie, nie żegnamy się Całkowicie z pulsarem, a żegnamy się z kilkoma urządzeniami, które ja w ostatnich kilku miesiącach miałem przyjemność używać. Był to przede wszystkim Telos, był to przede wszystkim Telos LRF XP50, którego mieliście już okazję widzieć na, na kilku chociażby nagraniach. I jest to też celownik, którego ostatnimi czasy używałem, czyli XL50, czyli Ter Termin, który jest w HD. I są to te dwa urządzenia, z którymi niestety, ale będę musiał się pożegnać. Na szczęście nie żegnam się z tymi urządzeniami na długo, znaczy z tymi żegnam się pewnie na długo, ale już niebawem będę miał tę przyjemność, że będziemy mieli do testów coś nowego. A póki co opowiem Wam moje przemyślenia o tych urządzeniach. Słuchajcie, mam takie wspomnienie, które wiąże się z tym lasem, któregoś razu mieliśmy tutaj polowanie, polowanie zbiorowe, pamiętam, pędziliśmy kawałeczek tutaj za mną, tam gdzieś była linia, staliśmy, zatrzymaliśmy się w tamtym miejscu i skończyliśmy pędzenie, dziki były w miocie, a w pewnym momencie po prostu te dziki przeszły na całą tę drogę od lewej do prawej. <laughs> oczywiście wszyscy mieli bardzo, bardzo, jak możecie sobie wyobrazić, smutne miny, że te dziki cofnęły się w Miotno, ale tak, tak to nasze polowanie, polowanie wygląda. Tak? Dzisiaj ten las nas, nasz jest troszeczkę przeżydzony, bo tutaj mamy bardzo dużo wycinki. E, te dziki wciąż tutaj są, e, wciąż jak najbardziej je mamy. Na razie jest troszeczkę jest to taki martwy, e, martwy okres, ale no mimo wszystko gdzieś tam na nie w tym momencie nie polujemy. Wiosna w pełni, nie ruszamy się do lasu, nie, nie polujemy w lesie. Pilnujemy pół, pilnujemy tych zasiewów, zaczyna się robić zielono, więc jakby jest to ten czas, kiedy, kiedy tej zwierzynie dajemy troszeczkę w tym lesie spokoju. Natomiast mieliśmy rozmawiać o naszej termowizji. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która jest bardzo fajna, Związana właśnie z tym oto urządzeniem, to to, że jest ona sprzedawana razem w zestawie z takim opakowaniem. Bardzo dużo urządzeń Pulsara ma właśnie tego typu opakowania. Przy czym one często leżały u nas gdzieś tam na półkach. Tak? Po tym, jak one trafiły do nas, to, wiecie, to jest tak, jak z wyrzucaniem opakowania od iPhone'a. Nikt tego nigdy nie zrobił, prawda? To samo dotyczy, dotyczy tych opakowań. Pomimo tego, że nie używamy ich do, do przechowywania naszej termowizji, nikt nigdy nawet nie śmiał, żeby z tym opakowaniem coś zrobić. Natomiast tutaj ma ono swoją fajną funkcję. Bo można ją przechowywać, można mieć te ręce wolne, nie martwić się o to, że ona nam gdzieś zniknie, zgubi się, można to sobie sprytnie zamknąć, można to sobie sprytnie schować i w taki sposób możemy sobie spokojnie po łowisku chodzić, mając, mając dwie wolne, wolne ręce. Także jest to jedna z takich pierwszych fajnych rzeczy. Tu są też mole, chociaż ja szczerze powiedziawszy, te mole stąd przeniósłbym tutaj, żeby coś tu jeszcze, może jakoś zamontować, tylko wtedy to by nam przeszkadzało. Niemniej jednak, niemniej jednak te mole są i można z nich korzystać. E, więc jest to taka fajna rzecz, która pomaga w mobilności. Dlaczego Telos jest warty waszej uwagi? Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsze urządzenie na, na rynku, które jest urządzeniem e, rozwijalnym którego można upgrade'ować. Ja mam model wysoki, bo ja mam XP50. Już od IWY wiemy, że można go upgrade'ować do XL50, czyli do takiego HD, który jest tutaj też i na, na broni. Natomiast, jeśli ktoś ma mniejszy budżet, może kupić wersję XQ35. Wersja XQ35 charakteryzuje się tym, że ma przede wszystkim obiektyw 35. Ma znacznie mniejszą matrycę, dlatego że tutaj jest to na 640, tam mamy na, na 300. Więc generalnie jest możliwe jak najbardziej zastosowanie. Tutaj różnych, różnych, naprawdę matryc, ale nie tylko matryc, bo można żeglować obiektywem, można żeglować matrycą i można wymienić też jeszcze tutaj ten dalmierz. Ten dalmierz jest zamontowany na stałe, dlatego że jest on nieodczepialny, bo jest on kalibrowalny. Także, także to urządzenie musi zostać skalibrowane, zanim do Was trafi. Można kupić sobie je bez dalmierza, wtedy tutaj jest dedykowany montaż na na, na śrubę do przykręcenia do statywu. No natomiast ponieważ tutaj jest zamontowany ten dalmierz, nie starczyło miejsca na śrubkę, więc Pulsar wpadł na taki pomysł, żeby zamontować tutaj dodatkowo dokładaną dedykowany uchwyt z dziurką na tutaj dalmierz i do przykręcenia do już tutaj statywu. Nie używałem tego, powiem wam szczerze, nie wiem troszeczkę, jak to się zachowa. Brakuje mi natomiast faktycznie tego montażu, dlatego że ja stawiam to sobie na moim pastorale znacznie wygodniej, fajniej mi się wtedy nagrywa, więc odczuwam tego ewidentny brak. Tego nowego rozwiązania jeszcze nie przetestowałem, nie przetrenowałem, nie wiem jak ono się. Nie wiem, jak ono się zachowa. Co do samej, samego urządzenia, no to mamy serię przycisków, które mamy tutaj i dwa pokrętła. Pierwszy z nich służy do regulacji ostrości, drugi z nich służy do zoomu. X1 w tym momencie do X4, czyli mno, mamy mnożnik. Nie znaczy to, że tutaj będzie X1, tylko najmniejszy parametr, jeśli mamy na powiększeniu danego, danego zestawu, do mnożnika razy 4. Może tu być 2,5 do 10, może być tu 2,5 do 20, może być 3 do 12. Wszystko zależy od tego, jaką konfigurację tych urządzeń będziecie tutaj mieli. Cztery przyciski: tak: power, menu, góra, dół. One oczywiście odpowiadają też za inne funkcje, takie jak chociażby dalmierz, tak, powiększenie, nagrywanie. Bardzo fajną rzecz, którą tutaj Pulsar wprowadził, jest to że ta bateria jest wyjmowalna, tak, i w ta bateria, to jest troszeczkę inny typ baterii, i ta bateria ma dedykowane gniazdo tutaj do ładowarki, więc nie trzeba już kolejnych tych przejściówek, które powodują to, że musicie wziąć i ładowarkę, i kabel, yy, i przejściówkę, tylko wyjmujecie baterię, podłączacie ją pod kabel i mamy to gotowe. No właśnie, mówiliśmy o tym, o tym sposobie, Montażu tego, tego naszego urządzenia, no bo e, wszelkie inne spokojnie mogłem sobie postawić na tym, na tym pastorale, który, który tutaj mam, żeby móc postawić je tutaj. Niestety ten musiałby mieć dedykowaną, dedykowaną do tego e, do, dokładkę, że tak to nazwijmy, natomiast samą e, samą broń. Chciałbym Wam teraz pokazać celownik, z którym, z którym polowałem dosyć długo. E, tak, czyli mówimy tutaj o naszym celowniku XL50 w HD, czyli o rozmiarze matrycy 1024 na 768. Czyli to cudo. To cudo zmieniło, e, zmieniło że tak powiem, kilka, e, kilka rzeczy. E, między innymi to, że po pierwsze, pulsar zaczął dostarczać je wraz z dwoma kapselkami na dwie różne wielkości baterie i z bateriami, bo zawsze były kapselki i było baterii. Natomiast w tym momencie te baterie są. No ale to nie jest najważniejsza rzecz, bo najważniejsza rzecz jest to, że to jest w HD. I mamy tutaj przeniesienie jakby tego, co widzi mikrobolometr do tego, co my widzimy. Piksel 1 do jednego. Czyli nie ma tutaj żadnej transformacji tych pikseli. Tak, ten obraz jest naprawdę dobry, czysty w wielkiej naprawdę rozdzielczości, bo no, co by tu nie, nie, nie mówić odnośnie tego urządzenia, jest, jest to naprawdę fantastyczna rozdzielczość. Kto oglądał film z polowania na lisy, ten widział strzały do lisów robione właśnie z tego typu urządzenia. Są jeszcze dwie ciekawostki, które. Które tutaj Pulsar też dokłada do tego wszystkiego. Przede wszystkim to jest ładowarka. Ładowarka, która ma od tej pory dwa porty ładowania. Jeden duży i drugi mały, czyli USB A i USB C. Jest to coś, co my, jako ambasadorzy Pulsara, Gdzieś proponowaliśmy już jakiś czas temu. Jest to bardzo miła rzecz, że te nasze, że te nasze sugestie są brane pod uwagę, docierają one do, 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 do pulsara i jest to tak też rozwijane. Fajną rzeczą jest też pilot, ten pilot na, na Bluetooth zdalnego sterowania, który symuluje te trzy przyciski, które tutaj są oraz pokrętło, które, które tutaj mamy. Łącznie z tym, że on jest tutaj klikalny. Tak samo jak klikalny jest też i ten ten przycisk, który mamy tutaj. Także jest to o tyle fajne rozwiązanie, że możemy sobie tak jak siedzieliśmy, pamiętacie, był taki odcinek. Byliśmy w Jarocinie no, na tej fajnej Ambonie i spokojnie można sobie to postawić na takim pastorale, czy to na Ambonowym, w oknie. Usiąść wygodnie, połączyć przez Bluetooth i oglądać to, co się, to, co się dzieje, ustawiać sobie, włączać, wyłączać, tak, te ludę, te również z tego. Z tego urządzenia jest także jeszcze fajna rzecz dołączana. Pulsar do każdej jednej lunety dodaje teraz także i specjalne krążki, które służą do przystrzeliwania. Także macie już od razu w starcie te, te cele, które, które tutaj są. No ale to jakby mówimy, to są dodatkowe akcesoria i detale. Natomiast najważniejsze jest to, że tutaj w środku siedzi HD. Wiecie o tyle. Fajne w przypadku tego celownika, poza samym jakby rozmiarem tutaj mikrobolometra, jest też jeszcze to, że ono ma bardzo szeroki, szerokie pole widzenia, bo to jest 1,75 powiększenia bazowego do 14, czyli to pole znacznie, znacznie, znacznie większe. Właśnie to małe powiększenie służy temu, że my jesteśmy w stanie widzieć dokładniej otoczenie. Obiektyw 50 1,0, czyli bardzo jasne szkło. W praktyce, w praktyce nie da się zrobić jaśniejszego. No, jeśli chodzi o użytkowanie, bardzo fajnym wynalazkiem jest też ten dalmierz, który, w połączeniu z kalkulatorem balistycznym, pozwala Wam także zmierzyć odległość i dostosować punkt celowania. I o tyle, o ile na średnich kalibrach nie będzie aż tak dużej różnicy, to o tyle, o ile jeśli będziecie chcieli pobawić się w strzelanie długodystansowe, czy na przykład będziecie go mieli zamontowane na 22 przy strzelaniu na 100 metrów, tak jak my to mieliśmy na spotkaniu ambasadorów, to wtedy zobaczycie że faktycznie ten kalkulator balistyczny naprawdę pokaże Wam, gdzie dokładnie powinniście celować. Także przyznam Wam szczerze, że. Żegnam się tutaj z tymi urządzeniami, no nieco, nieco, ze smutkiem, chociaż ja mam swoje XG50, ja bardzo lubię moje XG50, tak, także mi on bardzo mocno pasuje, jest różnica w bazowym powiększeniu między XL-ką, mówi się, że XG jest tak naprawdę long range'em, tak, jeśli ktoś chciałby strzelać na, na dalekie dystanse, no natomiast, no... Nie da się nie zauważyć tego, że pulsar tutaj naprawdę zrobił fantastyczną jakość obrazu. I mając tak naprawdę te dwa urządzenia połączone ze sobą, mając jeszcze tutaj na przykład XL, jesteście tak naprawdę panami nocy. Słuchajcie, ja jeszcze jadę zostawić samochód w trochę bezpieczniejszym miejscu. Wezmę sobie broń ze sobą, bo zamierzam dzisiaj zostać jeszcze tutaj do nocy. Jeszcze mamy chwilę dnia, także jest to ten czas, kiedy będę mógł sobie spokojnie przejść na pola, rozejrzeć się jeszcze trochę za, podczas tego dnia. No i zostaniemy na nocne ostatnie polowanie z XLM i z XP50. A co będzie następne? Kto wie, zobaczycie już niebawem. Zanim jeszcze polowanie, będę chciał Wam pokazać też jeszcze pewną lunetę, z którą miałem przyjemność polować nie tylko na polowaniach zbiorowych. No i właśnie, zanim jednak na polowanie, to chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej lunecie, która e, troszeczkę czasu ze mną e, spędziła. E, luneta marki Sightmark o powiększeniu 1,5 do 9 razy 45. E, to jest luneta z m, serii Presidio. E, bardzo fajna rzecz z dożywotnią gwarancją. E, luneta ta jest, jak tutaj napisano Design in Texas to jest dosyć już długo będąca na rynku marka dlatego, że ona pierwszy raz pojawiła się, jak dobrze pamiętam w 2007 na SHOT Show w Stanach Zjednoczonych mniej więcej jakoś tak, po czym kilka lat później chyba 2011 rok pojawiła się już dosyć duża fabryka właśnie tutaj w Teksasie, która, która side marka produkowała I zanim jednak o samej lunecie to troszeczkę słuchajcie tutaj na pudełku jest parę Parę rzeczy, których, których warto powiedzieć, jeśli chodzi o techniczne, um, techniczne rzeczy. No, o tym powiększeniu 1,5 do 9 już Wam powiedziałem, ale co to znaczy, tak naprawdę, co się przekłada tutaj na na tak naprawdę pole widzenia, bo to jest bardzo ważne. Mówimy tutaj o polu widzenia rzędu 22,5 do 3,7 metra. Te 22,5 metra są bardzo istotne, szczególnie przy polowaniach zbiorowych, dlatego że to powiększenie 1,5 jest idealne właśnie do polowań zbiorowych. Gdzie zależy nam na to, żeby, żeby to pole widzenia było jak najszersze, żeby po prostu jak najbezpieczniej polować. Więc tutaj te, te parametry, właśnie tych 22,5 metra, to jest naprawdę sporo, poza tym, że jeden to jest 1,4, a co jest raczej dosyć klasyczne, mówi tak, że nam tutaj producent na o maksymalnym kalibrze, czyli 3,3,8. To jest kaliber 3,3,8, którego wolno nam bezpiecznie, spokojnie używać bez żadnego tutaj uszczerbku dla tej, dla tej lunety. Jeśli chodzi na przykład, natomiast o jej wagę, to mamy tutaj 683,2 g. Czyli jest to dosyć lekka luneta, co właśnie sprawdza się bardzo mocno przy polowaniach, zarówno tutaj pędzonych, jak i przy polowaniach indywidualnych, bo mówimy tutaj o, o lunecie, która jest dosyć uniwersalna właśnie dzięki temu, że ona ma to powiększenie aż do, aż do 9. To możemy spokojnie nią polować, zarówno yy, tak na no, polowaniach w dzień, czy to zbiorowych, czy to indywidualnych, jak i też nawet i w nocy. Dzięki temu, że ten tubus tutaj jest dosyć, dosyć duży, wpada tutaj przez tą 45 yy, stosunkowo też, też dużo, yy, dużo światła. tak? Dzięki czemu spokojnie możemy ją używać także jako i lunety do polowań nocnych, chociaż no. Nie okłamujmy się, dzisiaj większość z nas używa nokto i termowizji, więc spokojnie na taką lunetę można też nasadkę nokto i termowizyjną założyć. Przychodzi ona z takimi, z takimi tutaj klapkami, nazwijmy to słonkami, zarówno przodu, jak i tyłu, które czy to jesteśmy praworęczni, czy to jesteśmy leworęczni, możemy sobie dosyć łatwo otworzyć. Tak, w momencie, w którym zbieramy się... Się do strzału. Ta ręka tutaj, jeśli jesteśmy praworęczni, tak, mamy tutaj tę rękę na spuście, to lewą ręką, wtedy możemy sobie to łatwo, łatwo otworzyć i to całkiem sprawnie sobie, sobie działa. Jest to przede wszystkim luneta budżetowa. To na pewno warto o tym powiedzieć, dlatego że jej koszt na dzień dzisiejszy, tak, mówimy o kwocie około 2500 zł. Przy bardzo niewielkiej, fajnej lunecie z dożywotnią gwarancją, bo to tutaj o tym też jeszcze trzeba pamiętać. Krzyż HDR w drugim planie, on jest podświetlany. Co mi się szczególnie podoba, jeśli chodzi tutaj o podświetlany krzyż, to jest to, że sposób jego ustawienia jest o tyle ciekawy, intuicyjny, nowy, że mamy 1, przerwę, 2, przerwa, 3, przerwę, 4, przerwę, 5, przerwę, 6 tak, i z powrotem wracamy, przerwa, 1. Co nam to daje? Daje nam to tą pewność, że jeśli będziemy chcieli szybko wyłączyć tutaj naszą, nasze podświetlenie, to nie musimy wykonywać całego ruchu tą ręką, tylko wystarczy, że zrobimy cyk i już mamy ją włączoną. Cyk, mamy ją włączoną. Jest to o tyle wygodne, że, że mówię, wystarczy ten jeden kawałeczek drobnego ruchu i ona, i ona już nam się będzie mogła łatwo wyłączyć. Luneta ta ma też korekcję paralaksy. Co jest dosyć ciekawe, bo jest to luneta, której powiększenie kończy się na 9. Jak popatrzycie sobie na rynek, najczęściej te lunety e, paralakse mają e, dopiero przy okolicach 12 się ta paralaksa pojawia. E, no my tutaj producent zdecydował, że dlaczego by nie używać tutaj korekcji tej paralaksy przy właśnie takim powiększeniu już do, e, do, do 9. E, tak i ona sobie spokojnie tutaj... W tym miejscu, miejscu działa. Jest to dosyć łatwo wyczuwalne. To przejście jest, jest łatwe do, do znalezienia. To też całkiem dobrze chodzi. Ona jest cicha, gdybyśmy chcieli. Słuchajcie, tutaj mamy jakby zmianę, oczywiście powiększenia chodzi to dosyć dobrze, ładnie w standardzie. Dostajemy także, jeszcze kilka rzeczy poza oczywiście instrukcją. Mamy też jeszcze kluczek do dokonania tutaj montażu. Mamy też oczywiście jeszcze potwierdzenie, że człowiek sprawdzał jakość tej lunety. Mamy też jeszcze taką, jakby to, mamy też jeszcze ściereczkę do, do przetarcia tutaj, zarówno przodu jak i tyłu tych soczewek i mamy też taką dźwignię która służy nam do łatwego znalezienia i przestawienia sobie tutaj powiększenia tej krotności. On się w bardzo prosty sposób wkręca ona sobie tutaj zostaje i gdy chcemy sobie zmienić tę krotność to wystarczy znaleźć tą naszą dźwignię żeby tę krotność zmienić. Ja miałem ją postawioną na moim blazerze, miałem ją postawioną właśnie pod polowania zbiorowe. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się na tych polowaniach zbiorowych tutaj jej używało właśnie z uwagi na tą bardzo małą krotność. I to jest też o tyle fajnie, że jeśli później chcecie zostać sobie po zbiorówce i popolować, to też nie musicie mieć później kolejnej lunety. Tak, to ściągać tej, ściągać zakładać innej, bo ta spokojnie, spokojnie Wam da radę. Ja ruszam na łowę. A Was zapraszam do kolejnego odcinka właśnie z naszego polowania. Do zobaczenia. Dasz bur. Cześć.